Dzień dobry, nazywam się Michał Kujawski, to jest druga część Ławy Prasowej. Ze mną w studiu jest redaktor Agnieszka Wołkoniewska oraz redaktor Dorota Łosiewicz. Dobry. W tej części programu porozmawiamy o trzeciej RP oraz o nowym ruchu Rafała Trzaskowskiego. Zacznijmy może od ruchu samorządowego, za którym stoi Rafał Trzaskowski, między innymi prezydent Gdańska, pani Dulkiewicz. Czy to nie jest kolejna próba wyjścia na niepodległość Rafała Trzaskowskiego i ucieczka od spraw warszawskich? Zaczniemy od pani Doroty Łosiewicz. No ja nie wiem, czy to nie jest taka próba zamieszania w głowie i elektoratowi, i politykom, bo no, jak powstawał drugi ruch, znaczy już wtedy były problemy z powtórzeniem nazwy tego ruchu. Nawet koledzy partyjni Rafała Trzaskowskiego, pytani gdzieś tam w kolejnych studiach telewizyjnych, mieli problem z odpowiedzią, jak to się nazywa, bo najpierw była, co tam było, druga, nowa Solidarność, tak? Potem była tak, było trochę wspólna wariacji, Polska. I Kampus Polski. To był event. Mhm. Ale potem była wspólna Polska, a teraz mamy co? Tak dla Polski. Tak to się nazywa, czy jak to się nazywa ten nowy ruch? Coś takiego chyba. Jak to się nazywa i o co w ogóle w tym chodzi, po co ten kolejny ruch? No pytanie właśnie, czy Rafał Trzaskowski nie rozmienia się na drobne, czy być może momentem na takie ruchy nie był czas powyborczy, czy to wtedy nie należało jakoś solidnie jakiegoś jednego dobrego ruchu stworzyć i się tego trzymać, co z tamtymi osobami, które się zapisały do tamtego poprzedniego ruchu. No jest to jakiś taki dziwny byt. Donald Tusk wiele pola do działania Rafałowi Trzaskowskiemu nie pozostawił. Widać, że on tam próbuje się gdzieś rozpychać i znajdować dla siebie miejsce. Czy to będzie miało duże znaczenie na scenie politycznej? Szczerze mówiąc, głęboko wątpię w to, żeby to... No właśnie, czy może to jest po prostu jakaś próba walki o swoją tożsamość i istnienie polityczne Rafała Trzaskowskiego po powrocie Tuska, pani redaktor? Ja mam wrażenie, że Rafałowi Trzaskowskiemu różno sobie wmawiało od bardzo dawna, że jest wybitnie zdolnym młodym politykiem, co mnie w ogóle szalenie śmieszy, bo Rafał Trzaskowski jest w moim wieku, podobnie jak Andrzej Duda. I oni są młodymi, czyli mają po 49 lat, oni są młodymi politykami, jestem starym komuchem. To w ogóle jest jedna z tych rzeczy, która mnie zadziwia, ale rzeczywiście ktoś mówił, że on ma jakiś taki wielki polityczny talent, wtedy jak on był ministrem do spraw integracji, no po prostu go nie ma. Znaczy on rzeczywiście erystycznie znakomity, potrafi najbardziej banalne rzeczy mówić w sposób interesujący i przekonujący, natomiast no, nie ma talentu organizacyjnego ewidentnie. Po prostu ten facet prawie został prezydentem i nie zrobił z tym kapitałem kompletnie nic. No, te ruchy to są już w ogóle kompletnie żartobliwe, więc ja i oczywiście Donald Tusk, co wiemy nie od dziś, bardzo starannie zwalcza w swoim otoczeniu wszystkich, którzy mogą w jakikolwiek sposób wyrosnąć na indywidualność. Ja, moją ulubionym przykładem jest tego, jak prezydent przedtem, a potem Bohdan Zdrojewski, który był wtedy, kiedy Platforma była w opozycji, miał być ministrem obrony albo ministrem spraw zagranicznych i był rzeczywiście jedną z takich potężniejszych postaci. On przecież podczas powodzi zbudował swój autorytet we Wrocławiu podczas powodzi w 1997 roku i wszyscy się spodziewali, że to będzie bardzo ważny gracz polityczny, a jak doszło do władzy, to on został ministrem kultury. Z całym szacunkiem, ale to naprawdę jest to jest odstawienie na kompletnie boczny tor. Donald Tusk nie pozwala, żeby ktokolwiek mu fikał i no Trzaskowski pod ofiarą. Czy może to było już widać pierwszego dnia po powrocie Donalda Tuska, bo przecież wtedy Rafał Trzaskowski powiedział, że on chciałby mu rzucić rękawicę. Tak? On sam nie wiedział, jak będzie wyglądał ten powrót. To znaczy, że tam zostanie odsunięta Ewa Kopacz po to, żeby sprytnie Donald Tusk bez wyborów śliznął się. Tak, dokładnie. Skoro umiejscowiono tego Trzaskowskiego w tym warszawskim ratuszu i w samorządzie, kreowano... No, go wyborcy umiejscowili. No, tak, ale też Platforma Obywatelska, robiąc z niego kandydata na prezydenta Warszawy. Stworzono z niego samorządowca przez... Do 2018 roku, do wyborów samorządowych ostatnich, no Trzaskowski miał nic wspólnego z żadnym samorządem, absolutnie. Nadal nie ma, bo w tej Warszawie go absolutnie nie ma. Czy ten ruch samorządowy, który teraz rozpoczął, nie jest po prostu próbą jednak z powrotu do polityki krajowej z perspektywy tej samorządowej, bo de facto oni będą jedynie pewnie nawalać w władzę centralną, mówiąc kolokwialnie. To jest jakaś próba przebicia się w ogóle Rafała Trzaskowskiego, no, który został naprawdę brutalnie odstawiony na ten boczny tor, bo to, co pani mówi, że był ten potencjał, rzeczywiście był ten potencjał, tylko jemu się po prostu no nie chciało. To zdaje się, nie jest człowiek, który się po prostu lubi przepracowywać. Zdaje się, że robota polityczna, tworzenie struktur, jeżdżenie po kraju, znaczy to jest rzeczywiście ciężka charuwa, tak? A no,
prezydentów tam widzieliśmy, tu wolał się pójść, pobawić, muzyki posłuchać, bo Warszawa jest jego i tak dalej. No, ostatnio wystawił wojewodzie mazowieckiemu rachunek za sprzątanie stolicy przed Marszem Niepodległości, tak 400 coś tysięcy, no, bo się okazało, że tyle jest roboty. No ale przepraszam, normalnie co? Warszawa nie jest sprzątana, normalnie się za to nie płaci, normalnie to nie kosztuje. Ja rozumiem, że tam było trochę więcej wtedy ciężkiego materiału, tak, i tam były te cegłówki i w ogóle. No ale to cóż to za zdziwienie, że włodarz stolicy powinien być odpowiedzialny. Jak się podoba pani redaktor zarządzanie Warszawą przez Rafała Trzaskowskiego? Znaczy, lubię zadawać to pytanie gościom w studiu. No, jest wiele rzeczy, które mi się nie podobają, a najbardziej mi się nie podobają te pomysły przybudowy stolicy w ten sposób, chociaż to pewnie się akurat lewicy bardziej podoba, bo to tam o ekologię bardziej chodzi. Natomiast mnie tak doprowadzają do szału te korki i to, że kolejne pasy są... Tak, niestety nie lewicowo się zgadzam. Niestety się rozmawialiśmy o tym kiedyś. To jest dramat. Po prostu ja w sobotę stałam w takich korkach, jak się zaczęły te przebudowy, w sobotę, kiedy w sobotę po Warszawie daje się jeździć, a przejechać. Są badania, które wskazują na to, że im szersze ulice w centrach miast, tym większe korki są, bo one nie mają się gdzie rozładować. No, no, dlatego się na zachodzie przecież zwęża. Jak zabieramy jeden pas samochodom, to gdzie te samochody mają się no, na, w zachodnich miastach no. Ulice się zwęża i korki się zmniejszają. No bo idea jest taka, że ludzie będą... parkingi. No to prawda, tak. Idea jest taka, że ludzie będą jeździć środkami komunikacji miejskiej, a ta komunikacja w Warszawie też jest dosyć, no powiedzmy... W starych nierówna. Dzielnicach jest nierówna. Dobra, w nowych są, dzielnicach jest fatalna. Są takie, rzeczywiście u mnie na Żoliborzu jest naprawdę bardzo fajnie, mam tramwaj 17, którym mogę dojechać przez... Ale rzeczywiście są takie miejsca, w których jest bardzo trudno to załatwić i poza tym są jakieś linie, które są likwidowane, mimo że to jest, są bardzo potrzebne tym ludziom, którzy... Więc tak. Jest słabo. Natomiast jeszcze rzecz chciałam powiedzieć na temat tego ruchu samorządowego. Mianowicie coś takiego się stało, słuchajcie, w tej narracji opozycyjnej nastąpiła pewnego rodzaju kanonizacja samorządowców. To znaczy się mówi, że samorząd to nie polityka jest. Powiedzmy sobie szczerze, większość tych aktywistów... Ale gdzie u nas są apolityczne no więc właśnie, samorządy? Większość tych aktywistów, o których mówimy, to są albo ludzie bezpośrednio należący do Platformy Obywatelskiej, albo popierani przez Platformę Obywatelską, albo poprzedni działacze Platformy Obywatelskiej. No, tak to, mamy wybory samorządowe, to się mówi, że wygrali ci albo tak. No Platforma, tak. Polityka, ja myślę, tak. Że na przykład takim przykładem takiego, nie wiem jak on się sprawdza, ale bardzo mi się podobał podczas wyborów, był prezydent Fiołek tak, z Rzeszowa, który mówił różne rzeczy kompletnie niepolityczne. Znaczy, on mówi, że on jak on zostanie prezydent miasta, to będzie współpracował oczywiście z wojewodą, bo od tego jest prezydent miasta, że współpracuje z wojewodą. Administrowanie miasta. Tak, administrowanie miasta. I on nie opowiadał, że będzie walczył o wolność i demokrację, tylko że będzie walczył o to, żeby, nie wiem, ulice były czyste tak, albo coś. Dokładnie. I moim zdaniem dlatego został wybrany. Rządu, dlatego tak. Został wybrany. Nie dlatego, że go poparła cała opozycja, tylko dlatego, że on właśnie nie budował politycznie kontrowersyjnej narracji. No tak, to była polityczna, ale jeszcze odpowiadając na to pytanie, co mi się jeszcze nie podoba w zarządzaniu stolicą, to podwyżki cen za parkowanie, które są po prostu no, dramatycznie wysokie. Przepraszam bardzo, dotychczas komunikacja miejska była droższa niż parkowanie, gdyby sobie to przeliczyć dobowo. No komunikacja miejska jest bardzo droga. To był mój kolejny punkt, że i teraz są zapowiadane kolejne podwyżki cen biletów. To jest jakby kolejny punkt. Ja akurat z komunikacji korzystam mniej, albo strasznie dużo rzeczy po prostu ze sobą włożę, dlatego mi tak te korki irytują, ale ja włożę i komputer, jakieś tam buty, sukienkę, coś. Ciężko mi sobie wyobrazić, żebym po jedno dziecko, drugie, trzecie, piąte no tak, z tym tak, wszystkim tak. Jechała autobusem, tak? I dlatego mnie tak irytują te przebudowy korki. Ale tak, teraz rosnące ceny biletów, no wzrosty opłat za wywóz śmieci chociażby, w ogóle cała polityka w pandemii, to, że nie umarzano czynszów przedsiębiorcom. To w ogóle wszystko jest absolutnie A jeszcze dorzucę jedną rzecz, ponieważ naprawdę nie znoszę, jak ktoś obraża moją inteligencję. Jeżeli oni mi mówią, że tutaj na Żoliborzu postawili parkomety nie dlatego, żeby miasto na tym zarobiło, tylko dla mojego dobra, to ja się czuję osobiście obrażona, że robią ze mnie idiotkę po prostu i tyle. No. Dobrze, teraz chciałbym przejść jeszcze do drugiego tematu tej części, czyli do trzeciej RP. Czy jest po prostu dobrym pomysłem? Po okrągłym stole przez krótki okres czasu prezydentem był Wojciech Jaruzelski. W Sejmie Kontraktowym przygotowano ustawy Balcerowicza Balcerowicz przygotował swoje projekty ustaw, tak zwanej transformacji. Nie miał do tego absolutnie żadnego demokratycznego mandatu. Czy trzecia RP, która została zbudowana właśnie wtedy, chociażby pod kątem ekonomicznym przez Leszka Balcerowicza, szczególnie jeśli chodzi o ten wektor, który wówczas postawił, jest dobrym pomysłem? Zacznijmy teraz od pani. No są, no nie. Czytam w tej chwili takie książkę, są rozmowy z Andrzejem Walickim, napisał Paweł Kozłowski i
tam Kozłowski mówi o tym, że oni dyskutowali na temat Polski Ludowej, ponieważ Kozłowski stawiał Polsce Ludowej 4 mniej, Walicki, profesor Andrzej Walicki stawiał 3+, natomiast obydwaj stawiali trzeciej wolnej, niepodległej Rzeczpospolitej stopień dostatecznej. Absolutnie się z nimi zgadzam w tej sprawie. To znaczy oczywiście można sobie opowiadać, że taki był moment, taki mieliśmy klimat. W 1989 roku konsensus waszyngtoński, absolutny kult Miltona Friedmana, kompletna nie. Poza tym o tym, w jaką stronę pójdzie gospodarka w Polsce, zdecydowało trzech historyków, tak? To znaczy Kuroń, Geremek i Mazowiecki. Tak? I po prostu. Ja uważam, że rzeczywiście była to była zbrodnia przeciw ludzkości, to co się stało w latach 90. pod względem tego, co się stało z ludźmi pracy, to się stało z ludźmi z PGR-ów, to się stało generalnie z szeroko pojętą klasą robotniczą. I czy odczuwamy to po dzień dzisiejszy? Oczywiście, że tak. Pani redaktora? Z tą częścią wypowiedzi znowu muszę się zgodzić i to rzeczywiście ta terapia szokowa to był dramat, który wielka krzywda, po prostu ogromna krzywda, którą ludziom wyrządzono. Natomiast de facto zniszczył życie, Balcerowicz zniszczył życie swoimi ustawami całym masą. No. Milionom ludzi. Dokładnie. Bezrobocie przecież powyżej 20%. Teraz tak naprawdę mamy najniższe bezrobocie w historii, no ale całymi latami po prostu z tego bezrobocia ludzie się wygrzebywali. Ludziom mówiono, że mogą brać sprawy w swoje ręce, stawiać sobie, prawda, tam te łóżeczka handlować. No straszna krzywda, straszny eksperyment społeczny. Natomiast co bym jeszcze powiedziała, co się nie udało w trzeciej RP, no to tu myślę, że zgody między nami nie będzie, ale moim zdaniem to jest oczywiście brak rozliczenia z poprzednim systemem. No i teraz to, co wypływają... Znaczy, gdyby takie rozliczenie faktycznie nastąpiło, to czy nagle byśmy żyli w zupełnie innym kraju, mlekiem i miodem płynącym? Znaczy, to jest kwestia gospodarcza, tak? Tu, jeśli chodzi o kwestie gospodarcze, to się nie, pewnie nie żylibyśmy w kraju mlekiem i miodem płynącym, bo terapii szokowej to by nie zmieniło. Natomiast kilka osób siedziało w więzieniu ewentualnie. Wiele spraw byłoby jaśniejszych, bo na przykład te nagrania, które teraz wypływają Michnika z Jaruzelskim, no to jednak dla wielu ludzi to jest szok. To, co właśnie przewodniczący Czarzasty powiedział do Frasyniuka, wy żeście nas nie pokonali, wy się z nami dogadaliście. No to okazuje się po prostu, że to jest kwintesencja tego, co się wydarzyło. No i z mojej perspektywy, no rzeczywiście... Co by to zmieniało w takim życiu codziennym przeciętnego Polaka, 25-letniego na przykład? Myślę, że po prostu byłyby jaśniejsze zasady gry. Myślę, że na przykład sędziego Iwulskiego by nie było, to mi pewnie bym pani teraz powiedziała o innych osobach związanych z PZPR-em. No, ja uważam, że sędzia Iwulski to jest duży problem dla wymiaru sprawiedliwości. Osoba, która skazywała... No jednak powiem, że jedynym dużym problemem dla wymiaru sprawiedliwości jest minister Ziobro, naprawdę. Zostawiając już wymiar sprawiedliwości, zostając jeszcze przy wymiarze sprawiedliwości, już abstrahując od Ziobry i tego sędziego, o którym pani wspomniała teraz, czy przeciętny Polak ma poczucie sprawiedliwości w trzeciej RP? Co powinno tak naprawdę przyświecać całemu funkcjonowaniu wymiaru sprawiedliwości? To znaczy, ja mam wrażenie, że w ostatnich latach ma nieco większe poczucie sprawiedliwości, bo gdzieś jednak te programy społeczne, które zostały wprowadzone dla Polaków, no one miały znaczenie i to było właśnie po to, żeby trochę, no... Ale mówimy o sprawiedliwości społecznej, czy sprawiedliwości prawnej? Sprawiedliwości prawnej. W dalszym ciągu jednak Polak musi czekać rok na rozprawę, nie stać go na prawnika. Sądy są niedostępne dla przeciętnego obywatela. No tutaj niestety muszę się zgodzić, że ciągle to takie poczucie sprawiedliwości wynikające z tego, jak działa wymiar sprawiedliwości, no niestety wciąż jest wiele osób pokrzywdzonych przez... Prawda jest taka, że największym problemem wymiaru sprawiedliwości w Polsce nie było, nawet nie była kwestia długości postępowań wbrew pozorom, one wcale nie będą, bo 4 chyba czy 6 miesięcy do pierwszego wyroku nie było tak. Ten największym problemem, którym z Ziobro kompletnie nic nie zrobił, było, że Polska była krajem w Unii Europejskiej, która najmniej wydawała na bezpłatną pomoc prawną. Czyli jeżeli człowiek stykał się z jakąś machinerią pod tytułem bank, pod tytułem korporacja, albo wystawił go za drzwi jakiś bogaty kamienicznik, i człowieka nie stać było na adwokata, nie potrafił przyjść wykopać 3000 z kieszeni, to był bezsilny. I w tej sprawie się nic nie zmieni. To jest największy problem, z jakim sobie. Znaczy jest ten adwokat, przysługuje człowiekowi, kiedy jest oskarżony w procesie karnym, tak? Natomiast nie przysługuje mu w tych wszystkich sprawach, które naprawdę decydują o życiu, czyli w sprawach cywilnych. Czy zgodziłyby się panie z takim stwierdzeniem, podsumowując trzecią RP, że jesteśmy całkiem bogatym krajem biednych ludzi, panie redaktor? No,
Myślę, że trochę się bogacimy, bo jednak bogacimy się szybciej niż się bogaciliśmy jeszcze parę lat temu, jednak ceny rosną. Inflacja, tak, no ale jednak ten portfel, ten koszyk zakupów. Problemy mieszkaniowe są coraz większe. No, ale to, że sobie polecimy na wakacje 3 razy w roku zamiast raz na 2 lata, to nie jest jednak taki drastyczny skok poziomu życia. Wydaje mi się, że jednak trochę się żyje lepiej, że jednak te programy społeczne zmieniły na przykład sytuację polskich rodzin i wydobyły dużo rodzin z takiego jednak... Ze skrajnej biedy. Zawstydzenia, ze skrajnej biedy, A w dalszym ciągu to jednak nie jest życie w dostatku. Albo na takim poziomie klasy średniej. Ja ciągle aspiruję. Ja się zgadzam z tym, że PiS-owi się udało poczynić daleko idące postępy w walce z biedą. To jakby tego się nie da zaprzeczyć, bo rzeczywiście ta skrajna bieda była w Polsce związana z wielodzietnością i ten problem został jakoś tam opanowany, chociaż w tej chwili zwiększa się bieda wśród emerytów. Najnowsze badania wykazują, że poniżej minimum przeżycia znajduje się coraz więcej emerytów, którzy dostają te straszliwe zbyt. No ale to znowu będzie teraz emerytura bez podatku i duża grupa stracą, na tym tak naprawdę najbogatsi emeryci. Natomiast ci najbiedniejsi jednak zyskają. Ja akurat nie mam problemu. Akurat kompletnie nie mam problemu, wręcz przeciwnie, jestem entuzjastką tych rozwiązań podatkowych, czy też tam składkowych, które się pojawiły w Nowym Ładzie, które po prostu walą po kieszeni najbogatszych i bardzo słusznie. I tą wspólną zgodą zakończymy część drugą. Dziękuję bardzo.